Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 9. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Revelations. Moi drodzy, generalnie tak, powiem wam, że cały czas wyskakiwały mi zadania z werbunkiem asasyna, więc sobie jedno takie zadanie zrealizujemy, bo nie jest to właśnie taka zwykła pomoc mieszczanowi, tylko jest to jakaś misja. Także sobie ją za chwilę zrobimy. To, na co też możecie zwrócić uwagę, to to, że trochę wyczyściłem mapę, w takim sensie, że trochę poodnawiałem sobie sklepów i tak dalej, i przychód z Konstantynopola mamy już 43%, także jest to już dosyć sporo, bo jest to niemalże połowa. No, trochę sobie wczoraj pograłem po streamie, także miałem w sumie czas, więc sobie właśnie trochę tą mapę poczyściłem. A teraz zabierzmy się za to zadanie. O co chodzi? Drobna złodziejka. Pewna złodziejka miała dzisiaj trochę zabawy. Zidentyfikuj ją i zamień z nią słowo. No dobra, zidentyfikuj złodziejkę. To jest chyba ona, co? Okej. Siema, złodziejka. Try not to spend all of that money in one place. What money would that be? Signora, I know a pickpocket when I see one. Your technique is good, but not flawless. Not so. Until today, I have never been caught or called out. Let me show you a few tricks. I need no instruction, and I can prove it. Give me 1 minute, and I will steal more than you could in a day. Bene. Begin. Okej, no dobra. Czyli teraz co, mamy ukraść ludzi? Nie, aż 150 zanim zrobi to twoja rywalka. Trochę dużo. Dobra, a już mamy 60, to spoko. Dobra. Kogo my tu jeszcze możemy okraść? Okej. Jeszcze chyba jakąś jedną osobę wystarczy. W sumie jeszcze łatwo nam to poszło. Dobra, porozumiem ze złodziejką. Lecimy. Oho! Zaraz całe miasto się na nas rzuci. Ja pierdzielę. To nie było dobre, to okradanie. Ale łatwo poszło. W pół minuty zaledwie. Ale to jest nawet dobre. Patrzcie, w pół minuty ukradłem 150 tych akczów. Spoko. Akczów chyba to się odmienia. Dobra, to pogadajmy. Czemu nie mogę gadać? Nie, no ona się zacięła, nie żartujcie. Ej, no bez jaj! No... no serio? Musiałaś się zaciąć, kobieto. Ja pierdzielę, nie wytrzymam z tą grą za chwilę, no. Dobra. Zróbmy reset. Ja pierniczę, no musiała się zaciąć, nie? No co za kurde ancymon. Ja pierdzielę, czemu ja mam takiego pecha, no? Dobra, zacznijmy jeszcze raz. Ciekawe, czy ja będę mógł ten dialog w ogóle pominąć. Zaraz zobaczymy. Ja nie mogę tego chyba pominąć. No, niestety nie. Oj, dobra, dobra, już tam, no, seniora potrafi rozpoznać kieszonkowca, dobra. Ezio, dawaj szybciej gadaj z nią, bo tak naprawdę już powinniśmy to zadanie mieć zrealizowane, a przez cholernego buga oczywiście nie mamy. Pierdziele. Dobrze, no, już zacznijmy, dobra. What? Babka przebiła sobie, o kurde, widzieliście co? Babka przy sobie miała niemalże 900 kasy. Ja pierdziele. Cursed these misers. None of them are carrying any akshay today. Well, my take was quite good. Are you having an off day? Do not patronize me. I am a skilled thief. You saw it yourself. I did, and I would be grateful if you joined the assassins to put those talents to better use. I suppose I should, Eva. I cannot live off the fruits of others forever. No i dobra, misja wykonana, ale kurde, ty piera miała przy sobie 900 akczów niemalże, ja pierdzielę. Jakiś bogacz, kurczę. No to miałem farta ostrego, muszę przyznać. No dobra. To co my możemy, moi drodzy, jeszcze zrobić sobie z takich misji? Jak widzę, że tu mamy kolejną księgę do ogarnięcia. Także możemy też się za to zabrać. Gdzie ta księga jest? Gdzieś tam. Dobra, to lecimy. Ogólnie, moi drodzy, raczej w tym odcinku za fabułę się zabierać nie będziemy. Raczej porobimy sobie takie... Czemu ja tu mam takie lagi? Nie wiem. Jakoś ten Revelations, nie wiem, on z kolei się nie zacina, na przykład w scenkach zazwyczaj, ale za to FPS-ów jest mało. Ja nie wiem, coś Ubisoft nie ogarnia optymalizacji zbytnio.
Ale generalnie co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że raczej dzisiaj nie będziemy robić jakichś tam specjalnie zadań właśnie fabularnych, bardziej zabierzemy się za rzeczy poboczne, bo trochę ich na mapie mamy, także przydałoby się troszeczkę tą mapę z tych zadań wyczyścić. Jaś, dawaj do góry. Dawaj, jeszcze wyżej, jeszcze musisz, no, lecisz. Oho, tędy się chyba nie wespnę. No dobra, to lecimy tędy w takim razie. Tu jest może fragment danych Animusa? Niekoniecznie. Ale cię wejdź do góry, no. Dobra, dzięki. No, ja pitole, nie wytrzymam z nim zaraz. No Ezio, what the fuck, coś ty zrobił? No nie mogę, no, o siebie tak nie słucha dzisiaj, że to jest jakieś normalne, serio. Czemu on tak skoczył w to siano? To nie tak miało wyglądać, Ezio, nie tak to miało być. Zaś się nie słuchasz. Dawaj do góry. Dobra, i nie zeskakuj mi tu. No, dobra. No, wejdź do góry. Przed co za ancymon, no. Dobra. Symbole polo, kościół 1. Odszukaj symbole polo i odblokuj miejsce ukrycia księgi. Nie ma problemu. Dobra. Tam niestety nie. Co ja mogę? Jeszcze tutaj mamy. O. No, to się tak giga świeciło, więc... Wiadomo było, że to raczej to. Dobra. Moi drodzy, też powysyłałem trochę asasynów na misję poza nagraniem. I słuchajcie, udało mi się przejąć całkowicie Aleksandrię. Mamy jakby całe jedno miasto dla siebie, także spoko. Z tego też jest dosyć mocny dochód, z tego co pamiętam. Także raczej powinno się nam udać Konstantynopol odnowić na 100%. Bo nie ukrywam, że no zależy mi na tym. No dobra, także to zrobione. Zobaczymy sobie jeszcze jaką księgę właściwie zgarnęliśmy z tego. Będzie pokazane? Opowieści kanterberyjskie. Pierwsze słyszę. No ale okej. Dobra, i co my tu jeszcze mamy właściwie? Tak w miarę blisko nas, powiedzmy. Księga kolejna, no dobra, no to się za nią zabierzemy. A później możemy jeszcze ewentualnie skoczyć sobie... Po co możemy sobie skoczyć? Dobre, jak ja uwielbiam to ostrze z hakiem. Możemy sobie skoczyć później może na werbunek asasyna, bo widziałem tą kolejną tą misję z tym związaną. A w ogóle śmiesznie, bo ja mam, moi drodzy... ilość asasynów w bractwie na maksa, a i tak mogę ich dalej rekrutować, nie wiem o co z tym chodzi. W sensie w ramach tych misji, nie? Trochę nie czuję jak to działa, bo teoretycznie mam bractwo już wypełnione na fulla, a i tak mogę ich dalej rekrutować, trochę tego nie czuję. No ale skoro tak jestem, to skorzystajmy, czemu by nie? Oho, jakiś tam melepeta. O. Dobrze, 24 już fragmenty, super. Jak ja mam tam wejść? A, okej. Myślałem, że Ezio mi nie wejdzie w ten sposób. Czy ja się wespnę wyżej? Wespnę się. Dobra, no i gitara. Okej. Symbole polo, akwedukt. Odszukaj symbole polo i odblokuj miejsce ukrycia księgi. Dobra. Tak sobie jeszcze tylko zerknę do tyłu. Czy mamy jakieś... Nie no, fragment danych dopiero zebraliśmy z tego miejsca, także raczej chyba nie będzie. O, tutaj może? Dokładnie, okej. Swoją drogą, ciekawe co z tymi księgami później będzie. Czy one będą gdzieś w naszej kolekcji może? Czy my coś za to też zgarniemy ewentualnie, jak wszystkie księgi? Bo właśnie, moi drodzy, nie wspominałem też o tym, ale... w księgarniach, wyobraźcie sobie, że w księgarniach można książki kupować, serio. No powiem wam, jak ja się zaskoczyłem, jak ja to zobaczyłem w tej grze. Ale nie, serio, powiem wam, że nie wiedziałem, że można kupować książki w tej grze, a faktycznie można. Jestem w sumie ciekaw, czy to działa na przykład tak jak... czy to jest takie tylko kolekcjonerskie, tak jak to było na przykład w Brotherhoodzie z obrazami do Willi Auditore. A nie, to było w dwójce, przepraszam. Także tak się zastanawiam właściwie, jakie to ma znaczenie, czy my te książki będziemy sobie zbierać, czy nie będziemy zbierać, czy to właśnie... coś nam właściwie przyniesie jakąś korzyść, czy nie. Dobra, to polecimy sobie ten werbunek asasyna w takim razie. Zobaczymy, co tam za misja na nas czeka. I mówię, jest to trochę śmieszne, bo w sumie asasynów mam w bractwie, no, na full miejsca, a dalej mogę ich rekrutować. No ale spoko, podejrzewam, że to wynika z tego, że twórcy chcieli właśnie nam trochę zaimponować w takim sensie, że przygotowali po prostu zadania poboczne związane z tym werbunkiem, no i pewnie, no, chcieliby, żebyśmy wszystkie przeszli, mimo tego, że asasynów w bractwie mam na fulla. No ale to spoko, ja bardzo chętnie przejdę, jak najbardziej. Oho! Jakiś strzeżony pałac, kurde. Spoko, ja tu nie wchodzę. Dobra. No i zresztą jakoś kasiurę też w miarę zbieramy, nie jest najgorzej.
Ten dochód z Konstantynopola, z tego co pamiętam, urósł mi chyba do 11 tysięcy, o ile się nie mylę. Ten budynek możemy sobie odnowić ewentualnie, jak już tu stoję. Dobra, najmy cyganów niech będzie, bo ostatnio jak grałem sobie sam to, znaczy wczoraj, dodałem złodziei i najemników, to nie będą cyganie tym razem. 14 tysięcy mam przychód, tutaj to już dużo jest. No i gitara. Najgorzej, że ten cholerny rozgłos rośnie, jak ja to robię. A zobaczymy, czy może w banku są pieniądze dla mnie. Byłoby miło w sumie. Bo te pieniądze coś tak słabo płyną, powiem wam. Niby to jest co te 20 minut, a mam wrażenie, że to jest co 40 jakieś. Ale to może tylko moje wrażenie. A to mi też ktoś chyba na streamie pisał właśnie wczoraj, że właśnie ten przychód jakby zamiast co 20 minut to przychodził co jakąś godzinę. Nie wiem, może to jest takie tylko nasze wrażenie po prostu. O, to jest spoko misja. Dobra. O, a tam widzę fragment danych, czekajcie. Zanim to... Co jest? What the fuck? Panowie, o co wam chodzi? Nie rozumiem. Ty, ale Andrzej, ale co... Dlaczego oni się do mnie właściwie przypruli? Bo jakoś nie rozumiem. Ej, o co chodzi? Co oni tak nagle do mnie się przyczepili? Co to kurde było? Nie wiem. Dobra, 25 fragment. No i dobra, jeszcze 5 będziemy mieć już... O, w Wschodzie Księgarskim nowa mapa jest dostępna. Może z fragmentami danych, to by się w sumie przydało. Dobra, później sobie to ogarnę, na razie zajmijmy się tym werbunkiem. You there! You have the bearing of a man who thinks rather highly of himself. But I find you a rather pathetic specimen. What do you have to say about that, Alchuk? Oho! Cóż za niekulturalny człowiek. Awanturnik, ten butny człowiek wezwał Etia na pojedynek. Pokaż mu, czym jest tu pokorzenie. Dobra! If I had a message for you, amigo, I would give it to your mother. How dare you! We settle this now! Ach, te średniowieczno-nowożytne pociski. Dobra. Nie, no i zaś oczywiście, nie? Pierwsze co robi, wali w nas piaskiem, kurde, żeby nas oślepić. No, słabo coś ci gościu idzie. No czemu ty tym piaskiem rzucasz, ty belepeto głupi, no? Dlaczego oni tylko piaskiem rzucają? Stay down and do not pester anyone again. I co, to tyle? Ale easy. Oho. Dokładnie. Ja sobie gościu robisz. Staruszku, no a ten staruszek, patrz jak cię klepie ten staruszek, no. Co ty na to powiesz? No patrz, nie będzie rzucać tym cholernym piaskiem, no nie wytrzymam zaraz. Kurde, gościu, obrywaj kopniakiem, bo już mnie normalnie irytujesz do granic możliwości. Masz buły, masz, jeszcze go, jeszcze dziada, jeszcze. Dobra. A co, jeszcze, że chyba znowu na... Tacy... Maczugą, kurde. Co ty gadasz? Maczuga to takie chrupki są, a nie... Jakaś twoja głowa to maczuga. Czy co on tam gada? Nie, nieważne. A, że on jest maczugą, mówił. Tyle. We will call it a draw, alright? You are quite a fighter. As are you. If a little reckless. How would you like to put those fists to better use with the assassins? You mean, fight for a cause, and not only for amusement? I am sure you would still find some joy in it. Evet, I believe you offended. All right. No, dawaj nagrody, gościu. No i dobra, dostaliśmy trochę kasiury. Zadanie kolejne zrealizowane. Tak mnie zastanawia, co to jest za mapa w tym składzie księgarskim. Może faktycznie to są te fragmenty danych Animusa, to by się przydało. Bo ja potrzebuję tylko zaledwie 5 i możemy odbyć sobie to DLC The Lost Archives. Na to będzie trzeba też poświęcić trochę czasu. Dobra, a gdzie mamy księgarnię najbliższą? Tutaj mamy, ona jest nieodnowiona. Dobra, to nie będę na razie do niej szedł. Gdzie my mamy jakieś zadanie? Tu mamy kolejną z księgą, dobra. Ewentualnie jak znajdziemy jakąś księgarnię po drodze, to... Możemy tam wstąpić, ale to jakoś nie będę na to naciskać. Po nagraniu sobie zobaczę, o co chodzi z tą mapą. Najwyżej w następnym odcinku wam powiem. A tymczasem lećmy sobie do tej księgarni. W ogóle powiem wam, że wczoraj, tak przypadkiem w sumie, trafiłem na YouTube na taki materiał ciekawy. Koleś nagrał filmik o tym, dlaczego kanały gamingowe upadają, nie? I tak, tak patrzę na ten tytuł i myślę, nie, mój kanał upadnie i w ogóle. Ale w sumie, jak tak
obejrzałem ten filmik, to mam takie, że to było takie bardzo duże uogólnienie w sumie tym tytułem i to było takie trochę clickbaitowe, bo to nie jest tak, że kanały gamingowe upadają, tylko po prostu no upadają kanały, które już mają swoje długie lata i po prostu ludzie od nich w pewnym momencie odeszli. To taka ciekawostka tylko ode mnie, możecie sobie wpisać w YouTube'a ten filmik, jak będziecie chcieli, możecie sobie go obejrzeć, bo był dosyć ciekawy, muszę przyznać. Symbole Polo Forum, bo sam już symbole Polo, by ujawnić miejsce złożenia księgi, dobra. No, i tak sobie myślę, no gdzie niby kanały gamingowe upadają? No ja na przykład w tym momencie mam tak naprawdę największy rozkwit kanału. Ever. Jak ja patrzę na swoje statystyki, to po prostu wow, nie? A widzę, wiecie, taki tytuł i mam takie, no ja pitole, no chyba cię gościu posrało. No, ale generalnie, no jakby tematyka nie była taka właśnie dosłowna, jaką prezentuje tytuł tego filmiku, dlatego tak. Dlatego później już trochę, powiedzmy, przeszedł mi ten dołek, który dostałem, jak przeczytałem tytuł. Dobra, to teraz tak, to mamy ogarnięte. Co my możemy sobie jeszcze porobić, bo widzę, że tych ksiąg jest naprawdę dużo. Tą księgarnię to już mówiłem, ogarnę sobie później ewentualnie. O, tu mam werbunek asasyna, to możemy też to zrobić w sumie, czemu nie. Tak jak mówię, moi drodzy, raczej ten odcinek sobie poświęcimy na rzeczy poboczne, na fabułę raczej nam już czasu nie wystarczy. Ale tak się właśnie, kurczę, zastanawiam, czemu są te zadania z werbunkiem, skoro przecież mamy już właśnie na full tych naszych asasynów. A możemy sobie w sumie zerknąć, czekajcie, tu, a to na górę trzeba wspinać, to nie chce mi się. Zobaczymy, co to za zadanie w sumie. O, odbuduj miasto zakończone sukcesem, super. Signora, what is troubling you? Those brutes there. They attacked me in my home and robbed me of my possessions. Please, help. Akrobata. Utalentowana młoda kobieta jest bez wyraźnego powodu nękana przez strażników. Ochroń ją. No okej. No to chodźcie, panowie. W sumie mógłbym użyć deszczu strzał, ale może odpuścimy sobie. Bez przesady. A, widzę, że dużo misji zostało wykonanych przez asasynów. I owe you my life already, Effendi. But I must ask another favor. Will you follow? Where to? Back to my shop where these men first set upon me. I fear they have taken or destroyed everything I own. Lead on. Nic za akrobatką. No dobra, no to... Ja już myślałem, że ona się zaś zacięła. Ja nie wiem, jak ja miałem jakiegoś... What the fuck? Czemu ona przeniknęła? Nie wiem. Mam jakiegoś pecha tych NPC-ów. Serio. No idź, kobieto, idź. Tylko się nie zacinaj, błagam cię. Bo ty chodzisz jakbyś, nie wiem, niby wiesz, gdzie jest ten twój sklep, ale chyba nie do końca. Czemu ona tyle życia straciła? A, pewnie podczas tej walki. Ha, 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 ja mam ostrze z hakiem. A ty nie masz. Lepiej się łapie. Dawaj, idź do przodu. No nie mogę. Nie musisz na mnie czekać, ja nadążam spokojnie. Mimo, że jestem stary i siwy, to nadążam. Ja tak się zastanawiam, czy my po dachach właściwie idziemy. Dobra, daleko jeszcze do tego sklepu? Oho. Dobra, może też strzał niech będzie. No i dobra. Bo to w sumie byli ciężcy strażnicy, także nie chciało mi się z nimi walczyć do końca. I'm sorry, I have nothing but my respect to offer you in return. You do not owe me anything. But consider lending your skills to the assassins. You are a skilled climber and could learn so much more. Ah, I am grateful for the offer, truly. No i dobra. No ale widzicie, nawet jak robię te zadania, to nie mam nawet napisane, że zasila szeregi asasynów, no. No czyli, że mam już to bractwo na maksa i tak te zadania mam. O, co to jest za ikonka na mapie? Czekajcie. Co to jest? Misja mistrza asasynów. A możemy sobie to zrobić? Czemu by nie? A, pamiętam, bo ta ikonka raz mi się pojawiła poza nagraniem. A pamiętam, że w momencie, kiedy ona mi się pojawiła, to ja wysłałem swojego asasyna, tego mistrza, na misję gdzieś tam. Chyba, żeby odzyskał miasto. Właśnie, żeby przejął tą Aleksandrię. I chyba dlatego właśnie... Czekajcie, gdzie to w ogóle się wchodzi tutaj, dobra. I dlatego mi chyba zniknęła właśnie ta ikonka. A teraz znowu się pojawiła, zobaczmy. Co to za zadanie, o co chodzi?
Aha, wybierz asasyna, który ma awansować na dowódcę tej kryjówki. Dobra, dajmy tego. Porozmawiaj ze swoim uczniem. No okej. Aha, czyli po prostu jak asasyn osiągnie 10 poziom, to wtedy mogę ich do kryjówek przydzielać nowych. No spoko. Mistrz, część pierwsza. Działając skrycie, pomóż swojemu uczniowi wykonać zadanie. Trzymaj się dachów i likwiduj na odległość wszystkich śledzących cię napastników. Pełna synchronizacja przez cały czas śledzenia, pozostań na dachach. Mentor, do you have a moment? I have a request. I am eager to hear it. Today, a local printer received a death threat I feel we must take seriously. I believe the Templars are trying to silence him. I would like to draw his enemies out into the open by pretending to escort him to a new location. And what do you need from me? I want you to stalk the stalkers. We will walk in the open while you remain undetected. Molto bene. No dobra, no wydaje się to w miarę proste. A ciekawe to też jest, że są te zadania Mistrza Asasynów. Powiem wam, że akurat tego chyba nigdy nie realizowałem. Bo jakoś właśnie jak przechodziłem Revelations, to nigdy specjalnie się nie angażowałem w to Bractwo, bo to mimo wszystko nie ma na to aż takiego dużego nacisku jak w Brotherhoodzie. No dobra, to lecimy. No i właśnie w Revelations jakoś specjalnie się w to nigdy nie angażowałem, bo w Brotherhoodzie był na to właśnie większy nacisk. Dobra, śledź swojego ucznia i pomóż mu obronić drukarza. Przydałaby się kusza w sumie, ale kusza jest giga droga w tej grze. Plus też... nie wiem, to może ewentualnie pistolet w takim razie weźmiemy. No dobra, to na razie idźmy na spokojnie, byle żeby nas nie zobaczyli. Znaczy w sensie ten drukarz. Dobra. Pójdziecie dalej, panowie? Okej. Dobrze, że pistolet ściąga chyba wszystkich na strzała, także... Raczej amunicji powinno mi starczyć, wydaje mi się. Najwyżej poużywamy sobie zatrutych strzałek, chociaż... ta zatruta strzałka bardzo długo działa. W sumie asasyna mogę też wezwać, w razie czego. Czemu by nie? Dobra, i generalnie, żeby mieć pełny synchron, musimy na dachu cały czas zostać. Dobra, ładnie. No idźcie, panowie, idźcie, idźcie. Nie bój się, drukarz! Dobra, to lecimy. Ale jest to ciekawe zadanie, muszę przyznać. Oho, zaraz zgubię ich. Czekajcie. To jest głupie, że mam 25 sekund, żeby ten cel z powrotem zobaczyć, mimo że on po prostu jest pod dachem, a ja go widzę, nie? Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Z tej perspektywy chyba będzie lepiej. O kurde, czekajcie. Musimy na dachach pozostać, także wezmę się jednak tutaj. Daleko to jeszcze? Dobra. To jest w ogóle śmieszne, że my strzelamy z powietrza, a ten koleś nawet nie... On ten koleś nawet się nie orientuje, nie skąd te strzały lecą, tylko po prostu idzie dalej. Dawaj, dawaj, Andrzej. Do celu. Już chyba blisko jesteśmy, mam nadzieję. Zazwyczaj są takie 3-4 fale i tyle. Także chyba to zadanko powinno się zaraz zakończyć. Dobra, mieliśmy zostać na dachu, ja to interpretuję dosłownie, także bądźmy na dachu. Przejdziecie panocki tutaj? O, przesyłka ze składnikami, nice. A tak, bo właśnie, chyba zrobiłem dużo zadań, w sensie jak powysyłałem asasynów na misję. Kurde, nie trafiłem go. To właśnie, moi drodzy, dobra, pięknie. To właśnie, moi drodzy, też coś tam było napisane, że teraz Piri Race będzie mi wysyłał składniki regularnie od tych bomb, czy coś takiego. Dobra. Nie, Ezio! Nie, jak on by teraz spod z tego dachu, to bym się wkurzył. Tak się staram na tą pełną synchronizację. Tylko wiecie, w czym jest problem? Nie mam już amunicji do pistoletu. A boję się, że zaraz mi to kolejny powys... Oho, ten koleś wcale nie wygląda podejrzanie. Absolutnie. No właśnie. Stand down, assassin. There is a contract on this man's head. I will not be silenced. I will not. Kurde. Nie, synchroni... Ajaj. Czekajcie, co ja w ogóle mam zrobić? No spoko, spoko, już ci pomagam. Ej, co ty mi tak atakujesz tego drukarza, gościu?
No właśnie, bo ten koleś się tam na naszego asasyna rzucił, kurde. To taki plot twist mały, tego to się nie spodziewałem. What happened? Who was that fighter? Quite an animal, no? I have never seen the Templars attack with such brute strength. Today I bested him, but not by much. Be on your guard. He will be back. Aha, no i dobra, i się udało, no to super. Ale mamy pełne synchro, po prostu w pewnym momencie już musiałem z tego dachu zejść. No dobra. Topór Almogawarów został odblokowany, o to ciekawe. Chociaż no, ja raczej toporów zbytnio nie lubię. Chyba dostałem przychód, bo słyszałem taki dźwięk pieniędzy. O właśnie, super. No dobra, to teraz tak się zastanawiam, co my możemy zrobić jeszcze? Ja bym, wiecie co, ewentualnie odnowił tą księgarnię i zobaczył, o co chodzi z tą mapą jeszcze. Czekajcie, cyk. To i tak zawsze też większy dochód. Tylko trochę mi rozgłos urośnie, no ale to już trudno. Zaraz to jakoś ogarnę. I zobaczymy sobie właśnie, co z tą mapą chodzi. Właśnie było napisane, że odblokowaliśmy nowe mapy w księgarni. Zobaczmy. Co to za mapa? Karty ze wspomnieniami Ishaka Paszy. Ale co to jest w ogóle? Nie rozumiem. W ogóle patrzcie, ile ta mapa kosztuje. Ale co to są za jakieś wspomnienia Ishaka Paszy? Kto to w ogóle jest? Pasza Biceps? Nie wiem. Nie mam pojęcia, kim jest ten człowiek. Dobra, ewentualnie moi drodzy, bo w sumie chyba wam tego na nagraniu nie pokazywałem. Możemy jeszcze sobie powysyłać asasynów na misję. Bo na nagraniu tego chyba nie robiliśmy ani razu. Tylko gdzie jest to takie... Ten powiedzmy gołębnik, no. Chyba nie z tej strony w ogóle, to jest tutaj, o właśnie. Także możemy sobie z tego skorzystać teraz. Dobra, cyk. Pokażę wam to, bo sobie mówię, na nagraniu chyba tego nie robiliśmy. Trochę kasy. Ktoś tu wbił level? Ty wbiłeś level. Dobra. To masz zbrojka na maksa. To my damy walkę. Kto tam jeszcze, ktoś wbił level? Chyba nie. No dobra. Generalnie tak, Aleksandria, jakie tu są wpływy asasynów? 45%, to jest trochę mało. Ja bym te wpływy zwiększył. To mi dużo da? 10%, 15%, to mi da najwięcej. To zróbmy to. Najważniejsze są te wpływy, moi drodzy, żeby mieć miasto na maksa ogarnięte. Wtedy będzie można zająć się przejmowaniem kolejnych. No dobra. Tu mamy 10%, to też jest stosunkowo dużo. Tylko tu chyba nie mogę wysłać wszystkich, czekajcie. Może to sobie zrobimy? Dobra, idź ty. A, już mam za mało kasy, żeby powysyłać ich chyba na tę misję, czekajcie. 10%, tu mogę ich ewentualnie wysłać. Dobra, zobaczmy. Okej, to leć ty. I to będzie już chyba na tyle, bo... A, te misje nie kosztują, to możemy sobie zrobić, zajmij się zdrajcą. Dobra, cyk. 5% wpływów, no ale to jest jedna gwiazdka, w sumie to trochę się nie opłaca, ale tu już nie mam. A bo dobra, wyślemy kogoś, niech będzie. Trochę mało kasy i expa, ale żeby tam te wpływy nam rosły. Dobra, co my możemy jeszcze zrobić? Może wpływy templariuszy trochę ukrócimy tutaj. O, dobra, cyk. Nie wiem, coś w bursie może ewentualnie zrobimy. No jeszcze trochę widzę, mogę powysyłać tych naszych asasynów, dobra. To porobimy to w takim razie. Okej, skradnij imienie, nie wiem czy ktoś będzie w... A, ty jesteś w stanie na 100%, dobra. To niech będzie, możemy jeszcze Atenę ewentualnie zobaczyć, może kogoś mogę wysłać, ciebie mogę wysłać, dobra. I to chyba już tyle, mogę mistrza asasynów wysłać, ale on akurat jest giga ogarnięty, jego możemy wysłać na jakąś taką moc... Ojojoj, jednak nie. Możemy go wysłać na jakąś taką misję bardziej dowaloną, na przykład na... Czemu nie mogę? O lol, a tą akurat misję nie mogę. Dobra, to idź na to w takim razie. Okej, także asasyni powysyłani. Przy okazji wam to właśnie pokazałem na nagraniu, bo jeszcze ani razu tego nie zrobiliśmy. No i dobra, moi drodzy, myślę, że będziemy sobie ten odcinek kończyć. Porobiliśmy sobie trochę pobocznych rzeczy. I właściwie następnym razem to myślę, że wyczyścimy sobie mapę do końca. W sensie ogarniemy te księgi, werbunki i polecimy sobie na misję fabularną. To jest skrzynie mi tu jeszcze pod... Tu jest jakaś jedna skrzynia, się skitrała, no może. No dobra, to może ewentualnie później ją ogarnę. Dobra, moi kochani, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Revelations. Na razie!